Siemaneczko wszystkim. Witam serdecznie po przerwie. No, 5 dni minęło, musiałem troszeczkę odpocząć. No i jeszcze takie problemy, niestety trochę nam piesek choruje tutaj z Gabryśką, więc nie za przyjemnie. Co dzisiaj, słuchajcie? Dzisiaj jesteśmy we Francji, ostatnio były karpiki, gierka to Fisher Online. I dzisiaj polujemy na sumy. Na sumy. Także zobaczymy, czy w ogóle coś tutaj uda się upolować, co prawda. No ale zobaczymy, jak to będzie nam tutaj szło. Dwie wędki, jak widzieliście, na jednym kijaszku mamy założone dewontróbki, podroby rybie, no i kawałki rybne. Niestety mam tylko jedną żabę. Podobno na żabę bardzo fajnie bierze i dlatego też tutaj ten mój spławiczek jest rzucony. Może jakieś żabki tutaj dorwiemy sobie i wtedy byśmy połowili na żabę. Dobra, ja tu jednej rzeczy nie zrobiłem, zaraz do was wracam. Dobra, jesteśmy, zapomniałem dźwięku zmienić, także już powinniście mieć dźwięk. Dzisiaj zauważyłem na szczęście na początku nagrania, nie na końcu, bo tak też się zdarza. No i tak, widzę, że tutaj jeżeli chodzi o żabę, to się nic nie dzieje. Może nocka to nie jest dobra pora na łowienie żabek. Sprzęt do 12 kg, także no nie za mocny, cały czas mam ten sam sprzęcik. Tutaj 4200 kasy, może kupimy lepszy sprzęt. Zobaczmy zadania jeszcze, bo tutaj cały czas o tym zapominam. Tołpyga, kleń, karp, golec. To by się nam przydało, ale 53 kilo. No nic, dobra, to na razie mi się nie chce tego robić. W tym odcinku na karpie nie będziemy szli. Dobra, weźmiemy sobie te żaby, zobaczymy. No będę próbował, popróbuję sobie połowić tych żabek, także te dwa zadania sobie przyjmę. Oczywiście tutaj w pogotowiu mam... W pogotowiu jest ponton. Jakby jakaś duża ryba wzięła, bo te wędki 12 kg, te sumy są tutaj podobno do 30, także... No jak walnie nam taki byk... O kurde, już się przestraszyłem, że straciłem, dobra. To działa. Czekamy tutaj na branka. No ciekawe w ogóle, co z tego wyjdzie. Pierwszy raz jestem tutaj na tej miejscóweczce. Teraz sobie zobaczymy kawałki ryby tutaj mam. Dobra, to te kawałki ryby tu zostaną. Nie bardzo wiem, jak daleko trzeba tym rzucić tutaj mniej więcej, bo powiem wam... Sobie tak przyszedłem, stanąłem i mówię, kurde, fajnie wygląda. Tak pływałem sobie po tym łowisku troszeczkę. Mówię, jakieś drzewo, jakieś coś, no kurde. Spróbujemy. No i próbujemy na razie, ale... Ale cisza. Dobra, tutaj sobie weźmiemy, jednak tą muchę zmienimy. Zmienimy sobie muchę, weźmiemy ochotkę. Zobaczymy, jak to będzie szło. Może jakieś inne rybki tutaj będą, poza żabami. Jakby żaba była rybą, no ale to już mniejsza o to. Po prostu sobie zobaczymy, czy cokolwiek tu będzie w ogóle brało. Coś tam się rzuca. Najwyżej, jak nic nie będzie, to wezmę spinning jeszcze. Bo coś tutaj ewidentnie szarpie się, także może spinem troszeczkę porzucamy. No i tak, moi drodzy, no i to co mówiłem, piesek nam choruje, także ona miała z pół roku temu usuwane takie zmiany na pysku. Okazało się, że to była nowotwór złośliwy na tym pysku, no i teraz niestety diagnozy są dwie, albo ma chore serducho, albo niestety ma znowu przerzuty tego raka i tak ostatnie 3 dni to tak troszeczkę na szpileczkach z tym pieskiem, nie? I niestety.
Gabrycha mocno przeżywa, no ale nic dziwnego, to jej ukochany piesek. Mi też przykro, ale trochę mniej jestem do niego przyzwyczajony, no bo to nie mój. No ale jednak już go troszeczkę znam. Troszkę przykrość, jak takie cudo choruje, nie? O, ale dobra, skupmy się na tych rybkach. Co tu w ogóle się dzieje? Ja mam nadzieję, że przez tą nockę to w ogóle jakieś brania będą. O! Wow! Wow, 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 wow. Dawaj, co to? Co to jest? Bas małogębowy, no... Kurde, dobra, dawaj go do siatki. 900 expa za niego dostałem. To ja chyba tu muszę jakąś mocniejszą wędkę wyciągnąć, bo ten to... Ten to tak, kurde, poszedł grubo. Ciekawie. Aha, tutaj co mamy? Tutaj podroby mamy. Myślę, czy... Czekajcie. No dobra, zaraz. Rzucimy trochę w tą stronę. Zobaczymy, tak. Powolutku, no. A, dobra, to jest ta wędka, a trójeczka jest tutaj. Mam tą jedną żabę, najwyżej założymy tą jedną żabę na próbę i zobaczymy, jak nic nie będzie brało. A, jeszcze mi się suma mi się nie udało w ogóle złowić. Czekajcie, tutaj gdzieś można zrobić. Co to jest konto VIP? Aha, dobra, to coś, co mnie nie interesuje na razie. To jakiś DLC, jakiś... Aha. Okej, dobra, to są jakieś takie rzeczy. Coś miałem zrobić. Chciałem zobaczyć ryby na łowisku. O, także na razie, kurczę, jak widzicie, mamy tylko basa i te karpie golce. Nic więcej tutaj... Aha, karpia pospolitego. Tu widzę, są amury gdzieś, siedzą, ciekawe. Jeszcze tego nie obadałem, ale też nie grałem za dużo. Coś mi się wydaje, że takie większe ryby to będą właśnie tutaj na tych stawach hodowlanych niż tutaj, no ale zobaczymy. Wszystko przed nami. Co tutaj chyba nie zanosi się na jakieś branko. Ponton w pogotowiu czeka. Może spróbujemy trochę większy ten grunt ustawić, bo ja tutaj na żabkę to tak sobie ustawiłem prawie przy powierzchni, 30 cm. Obawiam się, że żaby to w ciągu dnia trzeba, nie, łowić, bo w nocy to może być lipka generalnie z nimi, ale zobaczymy, wszystko przed nami, testujemy tą nockę, no. Tu chyba nie ma takiego wykresu brań, coś mi się wydaje. Zobaczmy sobie rekordy tutaj. 16 kilo sum albinos, ciekawe, i 17 ten zwykły, na żabę niby. Niby na żabę jest, kurde, dorwany. Co, chyba? Spróbujmy tą jedną żabę mam, no to jedną założymy. Żeby chociaż z jeden sum był, nie, na odcinku. No bo bez suma to nie może tak być, nie może tak być. Czekajcie. Nie, to jest hamulec. Co tam? Tam się coś przyczepiło mi? Nie, dobra. Dobra, to dajmy w takim razie tą jedną żabkę, którą mam. I zobaczymy, co nam z tego wyjdzie.
Żaba na haku, do wody. O kurde, chyba trochę przesadziłem, ale ona aż... Ale ona aż 20 gram waży, także machnąłem nieźle. No dobra, moi drodzy, to co? Czekam, aż będzie branko. Nie będę was tu zanudzał tutaj patrzeniem się na kijki. To jest branie na tą żabę jednak. Także coś tutaj się dzieje. No i przestało? Nie wiem. Chyba jeszcze poczekam. Nie wiem, czy już to zacinać, czy nie. Na pewno tutaj mamy coś. Co my tu mamy? Płoteczkę, dobra. Także zaczyna się ruch tutaj w interesie. Kurczę, coś mi się wydaje, że jak na suma to coś słabe to branie, nie? Dobra, tniemy. Zobaczmy. Na pewno coś jest, także... Co? To nie wiem. Ale maluszek, maluszek jak coś. No dobra, co my tu mamy? No jest na pewno sumik. Dawaj go ładnie w podbierak. Zobaczmy, co tu siedzi. 3 kg. 3 kg. Dobra, dawaj go do siateczki. No niestety tylko tą jedną żabę miałem. Także jak ktoś wybiera się na suma, to dobrze żabę mieć. Założymy teraz pijaweczkę. Może ja za blisko rzucam trochę. 3 metry niby. Dobra, zobaczymy w takim dołeczku. Kurde, dobra, zobaczmy, przerzucimy to dalej gdzieś kawałek. No, jeden sum siadł. Rzucimy dalej. Tak chyba nie za daleko, nie bardzo dalej rzuciłem, no ale okej. Okay. No i dobra, czekamy. Czekamy w takim razie dalej. No dobrze, mamy kolejne branko. Ja tu sobie w międzyczasie zrezygnowałem ze spławiczka i próbuję spinem troszeczkę pod nie pociągać. Zobaczmy. Ale na razie na spinningu powiem wam bez szału, nic się nie dzieje. Także zobaczymy. Tutaj pijawka widzę. Pijawka jest branko. Także zobaczymy. Pijawek troszeczkę mam. Gdzieś tam sobie ich złowiłem trochę. Ale widzę, że tutaj wybierając się na sumy, to trzeba zapas przynęt uzupełnić. No 2 kilo, kurczę, no. Liczyłem, że tutaj w odcinku na sumy to troszeczkę więcej będzie się działo, no. Tak po prawdzie. No, zobaczmy. Podciągniemy trochę tutaj. I tutaj powolutku sobie tak ciągnę tego spinning. Tą przynętę gumową prowadzę, twisterka takiego czarnego na jigowanku, ale no na razie nic, za chwilę jeszcze zmienię sobie na przykład na jakąś blachę i zobaczymy, czy może blaszka jakaś będzie, kurczę, lepsza na te sumy. Jednego jedynego suma na spinning na razie dorwałem, co prawda na popera, o dziwo. Także może też poperkiem trochę tu porzucam. Zobaczymy. Posprawdzam sobie. Jeszcze troszeczkę nocka trwa. Mam nadzieję, że coś nam tutaj wpadnie. Że to nie skończy się tak na tych dwóch sumach. 3 kilo i 2 kilo. Bo powiem wam, trochę marna wyprawa. Na suma. No ale co zrobić. Jak nie ma się co się chce, to się cieszy się z tego co się ma. Nie? Także... Jak to wygląda tutaj? Słuchajcie, o dokładnie, coś takiego założyłem. Chyba tutaj nie mam nic, co można by tego mogę niby założyć, ale... Słuchajcie, zobaczymy.
Zobaczymy, tak. Na tego poperka właśnie dorwałem jednego suma. 4 gramy to chyba będzie troszeczkę przylekko, no ale dobra. To sobie jeszcze tak machniemy. Poczekamy, aż padnie na dno. No i spróbujmy tak samo. Podzigujemy troszeczkę tym. Jeden rzut z wami wykonam. Będzie branie, to będzie. Nie będzie, to ja zaraz będę się bawił już, kurczę, tutaj bez nagrywanka. I może się coś uda tu jeszcze, no. O, coś siadło. Coś jest. Co to? Nawet nie zauważyłem. To chyba basik znowu będzie. Tak, tak jest. Teraz mało gębowy basik. Proszę za nie. Niezły exp jest. Po 790. No dobra, to ja sobie tutaj będę tak rzucał. I zobaczymy. A my czekamy tutaj na sumowe brania, bo po to przyszliśmy tutaj. Oj, tutaj właśnie na spinning. Na spinning wpadł na poperka. Także siedzi. O, a przy okazji mamy... dawaj go. Czy my jesteśmy w stanie go wyciągnąć? Ulala. Wiecie, co zrobiłem? Rzuciłem tu bliziutko. Bardzo bliski rzut wykonałem. Ciekawe, ciekawe. Dobra, chyba jednak grana będzie nasza łódeczka. Nasza łódeczka pontonik. Nie będziemy tu na silniku hałasować. Dosłownie o tutaj gdzieś rzuciłem, w tą przerwę między tymi krzakami, wiecie? Naprawdę bliski rzut i od razu ładne branie. Także chyba po prostu przesadziłem na początku z tymi machnięciami, tam nie wiadomo gdzie daleko, bo ładny sum siedzi tutaj przy brzegu z tego, co na razie udało mi się trafić. To, że tam jedna ryba, to jeszcze nie znaczy, że on tu faktycznie siedzi, nie? Tak blisko. No, ale tu będzie już coś fajnego, bo nawet nie mogę go podciągnąć tu do góry w ogóle. Także czwarta rano, mamy pierwszą dobrą rybę. Mam taką nadzieję. No, mógłby się zmęczyć. Szkoda, że nie ma tutaj łódeczki na trzy kije, co można sobie używać. Tylko jest pontonik, ale... Może gdzieś, kurde, w tych krzakach jakby stanął albinosik się trafił. Pięknie. Pięknie. No, nie spodziewałem się albinosa, ale fajnie. To jest ten mniejszy. Dobra, dawajcie go szybciutko. No. No masz go, no podnieś go. Kurde, znowu to samo, co ostatnio skarpiem, nie? No i się teraz wziął, zdenerwował i będziemy za nim pływać znowu. Patrzcie, jaki walczak, no. Dawaj. Dobra. Muszę to robić jakoś, jak się wynurza to chyba. W momencie, kiedy się wynurza, od razu trzeba podbierak łapać. No bo inaczej będzie ciężko. Siedzi. 10 kilo, proszę. 2000 expa. Pięknie. No powiem wam, fajna rybka. Dobra, wracamy tam. Już chyba na silniku podpłyniemy jakoś tak dookoła. To mały silniczek, także widzicie, prawie nie hałasuje.
Że ponton dobra rzecz. Bez niego byśmy sobie już tutaj nie wyciągnąłbym tej ryby. O, a tam kolejne branie. Dokupiłem dwie żaby, także zaraz szybko zobaczymy, o co tu chodzi. Dobra, to tą sobie tutaj znowu tak dosłownie leciutko gdzieś tutaj. A teraz to chyba przesadziłem, ale troszeczkę dalej było. Tu żaba. Ten to kurde machnąłem bardzo daleko na tą żabę. Widzę, że maluszek jakiś będzie na to. Zdecydowanie tutaj bliżej, kurczę, te sumy ładne siedzą. Przynajmniej na razie ten jeden 10-kilogramowy. No ale zobaczymy. Piąta rano. No jeszcze chwilę posiedzimy. Raczej sumy to na nocce. Sprawdzimy oczywiście, ile one tam warte są. Bo to... Nie spodziewam się jakiejś zawrotnej sumy. Za te sumy. Oj, dobra, to żaba jest, to trochę przesadziłem znowu. Ciężkie, ale dobra, 3 metry. O, widzicie, jest znowu tutaj branie, bliziutko. Dobra, tniemy go od razu. To też jakiś nie za duży. Co to jest? Kolejny albinosik, proszę bardzo. Fajnie. Fajnie, dawaj go ładnie w podbierek. Ten malutki, 3 kg, ale 1300 expa. Nie no, kurde, fajna opcja. To co, jeszcze jeden taki bliziutki rzut. 3 metry, dobra. I w międzyczasie poperkiem sobie tutaj rzucimy. Powolutku zwijam i... O, podpływa do niego ryba, widzieliście? Był atak. Kurde, nie wiem, czy będzie widać na nagraniu, ale widziałem, jak po prostu płynie do tego ryba. Zobaczymy, co to. Nieduży, bo nieduży, ale bardzo fajnie tam spod tych kamieni wypłynęła ta ryba. I sum będzie, no i proszę bardzo. Taki malutki, 1,5 kilo. To jeszcze raz. Ale ładnie wyszedł do tego, no. Dobra, zrobimy sobie teraz na przybliżeniu. Ciekawe, czy będzie widać może. No powiem wam, dwa rzuty poperem i dwa sumy złowione, także fajnie, fajnie. Oj, mgła wyszła. Jak przybliżenie zrobiłem, żeby było widać, jak ryba atakuje, to dało nam, kurczę, mgłę tutaj. No, ciekawie, ciekawie. Na żabę teraz, branko. Dobra, wyciągaj ten spin. I zobaczmy sobie nasze żabsko. Dobra, dawaj. On nie będzie duży, pewnie ze 3 kilo, może 4, ale to maluszek w porównaniu do tej dyszki, którą wyciągnęliśmy. No proszę bardzo, żeby tak w totolotka człowiek strzelał, to by było super. No i skończyła się nasza przynęta się skończyła. Co my tu możemy założyć? Nic nie możemy założyć, o, coś się zepsuło. Haczyk za duży, także zmienimy sobie... Haczyk sobie zmienimy na średni. Oj, teraz mam większy wybór. Co pijawka? A spróbujemy te podroby jeszcze raz w takim razie. Tylko, że tutaj blisko brzegu. O, 3 metry, pięknie.
Dobra, i dawajcie jeszcze. Tak mi się podobało to branie na tego popera, że jeszcze raz. Jeszcze raz sobie zobaczymy. Cyk. Opa, dobra, to nie sum, ale coś siadło. Pewnie kolejny basik będzie. Co tutaj nam wyskoczyło? Teraz bas czarny, okej. Dobra, ważne, że coś się dzieje. Coś się dzieje na tych rybach. Możemy tak sobie siedzieć i czekać. Tutaj sumy, tutaj jakieś rybki, żeby nam się nie nudziło. I jest dobrze. Ale sum nie chce. Drugi raz nie chce tak ładnie przeatakować, widzę. Jeszcze zaraz rzucimy. Tutaj bliżej rzucę tych kamieni może, bo on tak widziałem, że wtedy spod tych kamieni wystrzelił w naszą stronę. Znaczy w naszą stronę, w stronę popera. No i co? Zaczyna się dzień. Zaczyna się dzień. Trzeba będzie chyba robić tutaj zawijkę. Jeszcze chwilę damy czasu. No dobra, poperek. Dobra, chowamy to. Zobaczmy. Nasza pijawa. Kurde, muszę obadać jakieś miejscówki na to, żeby nazbierać pijawek i nazbierać żab. Dobra, mały sumik siedzi. Siata już prawie pełna. Na jedną rybę jeszcze nam zostało miejsca, także dołapiemy tą jedną, no i zobaczymy. Fajnie jakby jakiś duży strzelił w tego popera, kurde. Jako, że najbardziej lubię spinning i w tej grze mi się podoba, jak jest zrobiony spinning. Naprawdę fajnie to chodzi. Dobra. Basik kolejny, ale ładnie zaatakował. Poperek się sprawdza. Bas czarny. Dobra, weźmy go. Jak nasza siata wygląda? Siateczka nasza wygląda, moi drodzy, tak, że jeszcze 1,5 kg możemy zabrać ryby. Także dobra, jeszcze jedną sobie weźmiemy. Według wagi, no to największy oczywiście ten albinosik. Parę tych sumów jest, także nasz wypad jest dość udany. Teraz jeszcze machniemy tutaj bardzo blisko. Zobaczymy. Ta ryba chodzi. Coś się dzieje. No ale nie chcę. Straciło jakoś na atrakcyjności. Może już nie ta... O, czekajcie. To było uderzenie? Nie, odbiło się chyba. Od tej skały się odbiło. Miałem takie wrażenie, że odjechało w lewą stronę.
To jeszcze koło tego drzewa spróbujemy. No jak tutaj sum nie wyskoczy, to już na razie sobie odpuścimy i wrócę tu po prostu, jak będzie znowu ciemno. Ale to sobie zostawimy na jakiś inny odcineczek, może na jakiegoś wieczornego live'a i tutaj popolujemy na sumy. No zobaczymy. Ładny hałas robi ten popper, ale na razie bez efektów, bym powiedział. A to dobra. Patrzyłem się na tą wodę, która taka tam ten, za nim, ale to popper takie wibracje robi. No dobra, to zaraz lecimy do sklepu. Jeszcze nie mogę się powstrzymać. Jeszcze jeden rzut. Przybliż, no to o. O kurde, teraz to przesadziłem z tym przybliżeniem. Mam nadzieję, że dobrze wszystko jest, widać. Kurczę, chyba zmienili to. Wcześniej chyba aż tak się nie dało przybliżyć, tak mi się wydaje. Że fajnie. No dawaj. Popój pan to. Uach. Ale ładnie Basik znowu walnął. Także bierzemy go do siaty. Bardzo ładne ujęcie na koniec. Bas czarny. No mogliśmy tam kilogram wrzucić, ale dobra. Już nie przesadzajmy. Zwijaj pan te wędki. Na podroby ewidentnie, kurczę, nie chce nic nam uderzyć. Tutaj też zwiniemy. Kurczę, cały czas robię tak jak w Fishing Planet. Zwijamy się do bazy i zobaczmy, jak tutaj jest z wartością tej ryby tak naprawdę. Według ceny sobie ułożymy. O proszę, ten basik jest 48 monet warty. Także naprawdę spoko. Mały bas na ochotkę, co nam wtedy walnął. Najsik, najsik. Dobra, no tutaj to po 4, po 2 tu. No to praktycznie nic nie warte. Jak widzicie, te basy są całkiem spoko. Dobra, sprzedajemy wszystko. No bo co mamy zrobić? Tu nasza największa zdobycz, udało się 10 kilo. Także całkiem spoczko. Kasy za dużo nie zarobiliśmy, no ale trudno. Także tu się z wami żegnam, moi mili. Misja sum wykonana, całkiem nieźle. A my widzimy się w kolejnych odcinkach, bądź oczywiście na live'ach. Już mam nadzieję, że wracamy po przerwie tej 5-dniowej. Także po COVID-zie już się zdecydowanie lepiej czuję. Jeszcze był ten weterynarze, nie weterynarze, problemy ze zwierzakami. No i teraz wracamy i będziemy sobie działać. Także do zobaczyska, moi mili, w kolejnym odcinku, bądź też na live'ie. Piąteczka dla was. Do zobaczenia.